czerwca, kilka minut po 10:00, specjalnym samolotem Alitalii przybywa do Polski papież Jan Paweł II. Powitanie z ziemią ojczystą, którą opuścił jesienią zeszłego roku jako kardynał Karol Wojtyła. Dostojny gość witany jest z honorami należnymi głowie państwa watykańskiego. Prezentacja korpusu dyplomatycznego i powitanie z przedstawicielami Episkopatu Polski. Przemówienia powitalne wygłaszają przewodniczący Rady Państwa profesor Henryk Jabłoński i prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Jan Paweł II wyraża radość i wzruszenie, że jest znów na polskiej ziemi. Trasa przejazdu przez stolicę Polski wiodła z lotniska do trasy Łazienkowskiej i dalej szlakiem królewskim, alejami ujazdowskimi, Nowym Światem, krakowskim przedmieściem. Serdecznie i tłumnie witają mieszkańcy Warszawy pierwszego w historii papieża Polaka. W tych dniach na Polskę i na tę wizytę skierowane są oczy całego świata. Przybyło około 1000 dziennikarzy zagranicznych. Przejazd przez Warszawę kończy się na Starym Mieście. Jan Paweł II odwiedza Bazylikę Archikatedralną, czyli Katedrę Świętego Jana. Przed Belwederem warta oficerska. U wejścia witają dostojnego gościa Edward Gierek i Henryk Jabłoński. Wraz z przedstawicielami władz polskich, polskiego episkopatu i gośćmi przybyłymi z Watykanu przechodzą do sali posiedzeń Rady Państwa. Witam Waszą świątobliwość w imieniu narodu polskiego, w imieniu najwyższych władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I chcę powiedzieć, że my wszyscy Polacy przywiązujemy do tej wizyty szczególne znaczenie. Również osobiście jestem szczerze zadowolony ze spotkania z Waszą świątobliwością. Pierwsza w dziejach podróż najwyższego zwierzchnika Kościoła katolickiego i głowy państwa watykańskiego do Polski ma doniosłą wymowę. Jesteśmy przekonani, że wizyta ta posłuży sprawom dla nas najdroższym, pomyślności Polski i dobru ludzkości. Społeczeństwo polskie z wielką uwagą i życzliwością przyjęło wysiłki na rzecz dialogu i pokoju podjęte przez Waszą świątobliwość już w pierwszych miesiącach pontyfikatu. Pokój jest największym dobrem naszego narodu i całej ludzkości. Prawo do życia w pokoju to podstawowe prawo człowieka. Szanowny panie pierwszy sekretarzu, szanowni panowie, Polska dostatnia i szczęśliwa leży w interesie pokoju i dobrej współpracy między narodami Europy. Pragnę jednak w niniejszej odpowiedzi przede wszystkim podziękować za bardzo życzliwe słowa, zarówno pod adresem Stolicy Apostolskiej, jak i moim własnym. Niestrudzenie zabiegać będziemy zawsze, tak jak najlepiej pozwolą nam nasze możliwości, by na czas przeciwdziałać konfliktom między narodami lub by konflikty te znalazły swe słuszne rozwiązanie, by zapewnić i udoskonalić nieodzowne podstawy pokojowego współżycia między krajami i kontynentami. A wcale nie ostatnie sprawy to bardziej sprawiedliwy system ekonomiczny, porzucenie wyścigu coraz groźniejszych zbrojeń, również w dziedzinie nuklearnej,
jako przygotowanie do stopniowego i zrównoważonego rozbrojenia. Po wymianie podarunków papież otrzymał replikę pomnika bohaterów Westerplatte i współczesny gobelin, a gospodarzom przywiózł rzymską mozaikę rozmowy w sali pompejańskiej Belwederu. W rozmowie Edwarda Gierka i Henryka Jabłońskiego z Janem Pawłem II uczestniczy przewodniczący konferencji Episkopatu Polskiego kardynał Stefan Wyszyński. Godzina 16. Hołd nieznanemu żołnierzowi i modlitwa u symbolicznego grobu. Plac Zwycięstwa w tym dniu został zmieniony w świątynię pod gołym niebem. Przy specjalnie na tę okazję wzniesionym ołtarzu papież w asyście biskupów odprawił uroczyste nabożeństwo. Do tłumnie zebranych wiernych Jan Paweł II wygłosił homilię, w której raz jeszcze wyraził wzruszenie i radość, że mógł jako papież pielgrzym i jako syn tej ziemi odwiedzić ojczyznę. Tak rozpoczęła się wizyta papieża w Polsce.